Dzisiaj rano mieliśmy 3 treningi. Dziewczyny starsze były podzielone na 2 grupy. Młodsza kadra, która jest 23 zawodniczki, miały swój trening, 17 miały w 2 grupach. Chcieliśmy się przyjrzeć im, jak się zachowali na boisku podczas ćwiczeń, podczas gry. Po obiedzie i po kolacji planowane są gry sparingowe, gra między zawodniczkami. Będziemy obserwować, jak się zachowują podczas gry, podczas wykonywania założeń taktycznych, które będziemy chcieli, żeby dziewczyny realizowały. Jest poziom bardzo wyrównany, jest kilka zawodniczek, które bardzo się wyróżniają na tle pozostałych, prezentują bardzo wysokie umiejętności. Pozostałe w miarę równy poziom trzymają, troszkę niższy, ale też równy i myślę, że przy odpowiedniej pracy za rok, za dwa będzie z nich pożytek. W tej chwili trzeba spojrzeć na to, że są to dziewczyny o rok, dwa i trzy lata młodsze od tej starszej kadry, więc nie może od nich aż tak bardzo dużo wymagać. One się dopiero uczą i mam nadzieję, że przy odpowiedniej pracy w klubach dziewczyny będą robiły postęp i w przyszłości będą stanowiły siłę naszej reprezentacji juniorskiej, a kiedyś może i seniorskiej. Stars come out tonight. It says the city.